już handluję. A kto ja jestem, mówić wam nie potrzebuję. Bo tę czapkę i kosz pełen jaj wam zawód mój wskazuje. Mam interes bardzo wielki, a co do jajek znajdziesz u mnie to na wszelki. Ja klientele liczne mam, bo handel dobrze znam. Kupcie jaja, za 5 groszy sztuki dwie. Moje jaja są świeżutkie, proszę przekonajcie się. Kupcie jaja, za 5 groszy sztuki dwie. Świeżutkie i smaczniutkie, proszę przekonajcie się. Co za kłopot mam z jajami, gdy wam opowiem, to przyznacie wszyscy sami. Ciągle kłótnie i udręka trwa z kucharkami i babami. Jedna mówi, jaja śmierdzą, te za małe, te wapnaki, inne twierdzą. Co mam robić z nimi, nie wiem sam, czy je perfumować mam. Kupcie jaja, za 5 groszy sztuki dwie. Moje jaja są świeżutkie, proszę przekonajcie się. Kupcie jaja, za 5 groszy sztuki dwie. Świeżutkie i smaczniutkie, proszę przekonajcie się. Raz do Turcji się wybrałem, bo tam w haremie ja interes zrobić chciałem. Ale jakoś los nie sprzyjał mi, nieszczęście straszne miałem. Ledwie do haremu wchodzę, ten dwóch strażników sam za kołnierz mnie po drodze. A że sułtan już na miejscu był, więc krzyknął z całych sił. Wziąłeś mu jaja, zabrać jaja, niech nauczkę hultaj ma. Że z jajami do haremu jest nie wolno wchodzić jemu. Cała zgraja wzięła jaja, w końcu wyrzucili mnie. Teraz chodzę bez nabiału, strasznie płakać mi się chce. Strasznie płakać mi się chce. Ajaj!